Gdzie zrodziła się tradycja topienia marzanny i czy faktycznie była ona kultywowana na naszych terenach, opowiedziała nam Helena Kozłowska, etnograf z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Słowiańska bogini marzanna nie jedno ma imię. Etnografą znana jest jako Mora, Morana, Morena, Marena, Śmiertka, Śmierć i Śmiercicha. Niezależnie jak zwana, zgodnie z tradycją musi zostać uśmiercona. Inaczej zima nigdy nas nie opuści. Marzanna jest to słomiana kukła symbolizująca zimę. Zwyczaj topienia Marzanny przyszedł do nas ze Śląska, z ciepłego regionu Polski. Tworzono taką kukłę ze słomy, nasadzano na jakąś na jakiś kij, patyk duży, dekorowano wstążkami. Bibułą, kolorowym papierem i taką, taką postać, taką kukłę słomianą, marzannę niesiono do, nad wodę, więc nad jezioro, nad rzekę i zapalano, nad morze zapalano i mówiono odejdź zimo zła. Było to pożegnanie zimy. Zima okres bardzo trudny dla ludzi, mroźny, kojarzony. Mm, y, odejdź zimo zła. Odejść. Symbol zła, symbol y, mrozów, nawet symbol śmierci. Więc y, i taką podpaloną kufkę kół, wrzucano właśnie do wody, i ona płynęła z nurtem rzeki. Za odpływającą marzanną nie wolno się oglądać ani tym bardziej jej dotykać. Zlekceważenie zakazu może się skończyć ciężką chorobą. Topienie marzanny na naszych terenach odbywało się raczej rzadko. Dlatego, że y, Teraz y, zrównały się te, te pogody i właściwie nawet się poprzemieszały, po, po y, pozmieniała się pogoda. Niemniej y, zimy na Suwalszczyźnie, wiecie Państwo, były bardzo zimne, bardzo mroźne. I 21 marca wcale nie było jeszcze, nie było widać wiosny, więc trudno było żegnać tą zimę, jak ona jeszcze trwała. Do zwyczaju topienia marzanny po... Ociepleniu klimatu wróciły dopiero szkoły, ale czy w tym roku słomiana kupła popłynie, dopiero się okaże.